Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam, pozdrawiam w atmosferze pięknej pogody, jak Państwo widzą, podziwiamy to cudowne słońce, podziwiamy kończące się lato, podziwiamy też rozpoczynającą się, czy zbliżającą się jesień, która rozpocznie się już w najbliższym czasie. Witam i pozdrawiam w atmosferze dojrzewających owoców, no oczywiście nie tylko tych ogrodowych, nie tylko tych, które mają taki smak, że tak powiem, szlachetny, ale także tych owoców dzikich, które tutaj Państwo widzą na moim zapleczu. Właśnie te piękne owoce róży, bardzo kolorowe, one świadczą o tym, że kończy się lato, że rozpoczyna się jesień, a więc, że rozpoczyna się coś, co nazywa się tak zwanym okresem dojrzewania przyrody do snu zimowego poprzez właśnie piękną, mam nadzieję, cudowną porę roku jesień, która będzie polską złoto jesienią i kiedy to też, mam nadzieję, myślę, że wszyscy mamy nadzieję, pojawi się właśnie to babie lato i czego sobie, kochani, wszyscy wzajemnie życzmy. No właśnie, zbliża się, owszem, koniec lata, ale zbliża się też koniec miesiąca września, pierwszego miesiąca nauki w szkole. Jeszcze troszeczkę zostało do zakończenia tego miesiąca, jeszcze jedna dekada. Proszę Państwa, drogie dzieci, drodzy nauczyciele, rodzice, właśnie to wszystko, co nazywa się czasem powakacyjnym, przebiega w atmosferze pandemicznej. Także mam nadzieję, że jesteśmy zdrowi, mam nadzieję, że jesteśmy przezorni, że jesteśmy odpowiedzialni, że stosujemy się do tych przepisów, które nakłada na nas medycyna, czy które nakłada na nas po prostu to, co nazywa się przepisem pandemicznym. Zatem, proszę Państwa, maseczki, zatem te odległości, oczywiście mycie rąk, higiena rąk, to wszystko jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko nie tylko zapobiega, ale powoduje, że jesteśmy zdrowi, bo jeżeli my łamiemy przepisy, to wiadomo, muszą być tego konsekwencje. Tak bywa na drodze, jeżeli łamiemy przepisy drogowe, jeżeli jedziemy za szybko, jeżeli przekraczamy właśnie szybkość, czy jedziemy na pasach, czy przechodzimy na pasach czerwonych, wtedy właśnie takie łamanie przepisów, co powoduje? Powoduje mandat, powoduje coś bardzo, bardzo przykrego. Podobnie właśnie łamanie przepisów pandemicznych też konsekwencją tego wszystkiego może być, że możemy zachorować my albo ktoś, kto z naszych bliskich. Dlatego to przysłowie szczerzonego, Pan Bóg szczerze, niechaj nam towarzyszy, szczerzonego, ale także, proszę Państwa, szczerzono. Kochani, no właśnie dzisiejsza niedziela, jak wiemy, to jest już tak, już 25 niedziela zwykła i mamy 20 września, a jednocześnie mamy bardzo ważny dzień, nie tydzień, ale bardzo ważny dzień, 54 dzień środku społecznego przekazu. To właśnie w dzisiejszą niedzielę zwracamy uwagę na to, co nazywa się środkiem przekazu. A co to jest środek przekazu? To owszem media, to owszem telewizja, to owszem ulica, to owszem nasz język, to nasze oczy, to ruch naszego ciała, to wszystko jest właśnie środkiem przekazu, tego przekazu różnego rodzaju wiadomości. Jeżeli na przykład ja kicham, jeżeli kaszlę, jeżeli mam chrypkę, to właśnie mój organizm o czym informuje, że jestem chory i proszę na mnie uważać, bo może być to grypa, może być to jakaś inna choroba, która może nie tylko mnie dotykać, ale która może spowodować zarażenie innej osoby. Także właśnie ten przekaz jest rozumiany bardzo szeroko. O co modlimy się właśnie w takim dniu tego przekazu? O to, żeby ten przekaz był zawsze dobrym przekazem, żebyśmy przekazywali jak najwięcej radości innym ludziom poprzez swój uśmiech, poprzez gest swoich dłoni, poprzez swoją obecność, proszę Państwa, tak swoją obecnością my możemy spowodować, że ktoś będzie zdenerwowany, że ktoś będzie smutny, ale swoją obecnością możemy też wywołać radość, że ktoś będzie cieszył się, że jesteśmy razem, że tworzymy wspólnotę, że rozmawiamy, że śpiewamy, że jemy, że pijemy, że bawimy się, że tańczymy, bądź też modlimy się, ewentualnie coś innego robimy. I oczywiście myśląc o środkach przekazu, nade wszystko myślimy o mass mediach, a więc radio, telewizja, internet, komórka, to wszystko właśnie jest tym takim nośnikiem różnego rodzaju informacji, które właśnie one mówią nam o tym, co się dzieje w świecie i to gdzieś bardzo daleko i właśnie ten przekaz dociera dzisiaj bardzo szybko dzięki cyfrze. Oczywiście jak każdy tydzień tego rodzaju, czy każdy dzień ma swoje hasło, ma swoje przesłanie, ma swoje motto, przepraszam, wiaterek troszeczkę, jeszcze wciąż letni dokucza, też chcę poczytać i zainteresowany jest, co to pisze w tej świętej księdze. Tematem właśnie
takiego dnia są następujące słowa: abyś opowiadał dzieciom i wnukom. Jest to fragment zdania z Księgi Wyjścia, Stary Testament, rozdział 10, wiersz 2. Właśnie, abyś opowiadał dzieciom i wnukom, więc abyś przekazywał to, co jest bardzo wartościowe, aby rodzice przekazali swoim dzieciom to, co jest piękne, to, co jest uczciwe, to, co jest odpowiedzialne, aby dzieci wzajemnie przekazywały sobie też właśnie to, czego się uczą od kogoś innego, ale czegoś dobrego, aby dziadkowie przekazywali swoim wnukom czy swoim wnuczkom właśnie to, czego nauczyli się, czego doświadczyli i czym się chcą podzielić, bo właśnie to jest bardzo bogate doświadczenie, bardzo dobre doświadczenie, co spowoduje, że ci młodzi ludzie będą szybciej dojrzewali, że będą po prostu bardziej odpowiedzialni i bardziej też tacy, że tak powiem, umiejący się znaleźć w środowisku, w danym środowisku, czy to w środowisku szkolnym, czy środowisku w zakładzie pracy, bądź też w środowisku innym. A więc abyś opowiadał dzieciom i wnukom. Proszę Państwa, poza tym dzisiaj, gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli, wyszedłszy ponownie około godziny 6-9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał: dlaczego to stoicie bezczynnie? Odpowiedzieli: bo nikt nas nie najął. Rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy. Przyszli więc najęci od godziny 11, otrzymali wszyscy po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz oni otrzymali również po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę tylko pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czyni o denara, mówisz się ze mną, weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu oddać dać to samo, co tobie, czy nie wolno uczynić ze swoim to, co chcę, czy na to złym okiem patrzy, że jestem dobry, tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Kochani, na właśnie dokłania się ekonomia ta ludzka i ekonomia zbawienia. Ekonomia ludzka, no to właśnie, jeżeli pracowałem tydzień, to chcę otrzymać płacę za tydzień, jeżeli pracowałem godzinę, chcę otrzymać płacę za godzinę, a tutaj widzimy co innego. Tutaj kłania nam się dobry Łot, który właśnie na krzyżu w ostatniej chwili, Łot, wiadomo, to człowiek zły, to człowiek jakiś tam bandzior, złodziej, bandyta, w ostatniej chwili żałuje za grzechy, patrzy na Chrystusa i mówi, czy prosi, czy modli się: Chryste, gdy będziesz w raju, to wspomnij i na mnie. I wtedy Pan Jezus odpowiada: powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. I może tak powiedzieć, przez całe życie oszukiwał Pana Boga, w ostatniej chwili wykrywał Pana Diabła i poszedł do nieba. No taka jest, kochani, ekonomia zbawienia. Taki to jest Chrystus, taka to jest właśnie miłość, ta miłość przebaczająca. Módlmy się, kochani, o to, żebyśmy właśnie w tej ekonomii znaleźli dla siebie miejsce, ale nie znaczy to, żebyśmy odkładali na ostatnią chwilę, że używaj świata, póki służą lata, albo gdy się zestarzeje, to wtedy oczywiście wezmę się za różaniec, wezmę się za modlitwę, a teraz jestem młody, więc obowiązują mnie prawa człowieka, które dotyczą właśnie człowieka młodego. Nie, proszę Państwa, tak? Nie wiadomo, na starego śmierć za pasem, a ty młody choć tymczasem. Dlatego też zawsze musimy być przygotowani. Czuwajcie, bo nie wiecie ani dnia, ani godziny. Niech właśnie Chrystus, który dzisiaj nas gromadzi, czy w kościele, czy właśnie tutaj przy tym ekranie telewizyjnym, jest to też pewnego rodzaju zgromadzenie w Jego imieniu. Niech On daje nam łaskę, byśmy właściwie rozumieli ekonomię zbawienia i byśmy właśnie do tego zbawienia przygotowywali się przez całe swoje życie, nie tylko w ostatniej chwili, by to zbawienie, czyli niebo, stało się także w swoim czasie naszym udziałem, czego i sobie, i Państwu całym sercem życzę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, wciąż jeszcze wrześniowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.